Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i wyrazić wielką radość, że mogę w niej być tu razem z Państwem. Ja bywam od lat wielokrotnie w Ostrołęce, obserwuję, co się dzieje w ostrołęckiej oświacie i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że samorząd, miasto Ostrołęka może być wzorem właściwie dla wszystkich innych samorządów w Polsce, jeśli chodzi o podejście do spraw oświaty. I to nie jest taki ukłon grzecznościowy z tego powodu, że tu jestem, tylko jestem o tym głęboko przekonany, że tak rzeczywiście jest i dzięki temu Państwo odnosicie takie, a nie inne sukcesy. Chciałbym, gratulując wszystkim, którzy tu są na tej sali, a poprzez Państwa również gratulując Państwa kolegom, koleżankom, wszystkim, którzy są zaangażowani w sprawy oświatowe, również rodzicom, bo przecież to, że to jest Dzień Edukacji Narodowej, to pamiętajmy, że to jest dzień właściwie wszystkich uczestników życia szkolnego. Ale chciałbym Państwu uświadomić tak bardzo krótko to, że znaleźliśmy się w tej chwili w całkowicie nowej sytuacji. To, że proszę Państwa wchodzimy w reformę systemu edukacji, w reformę systemu oświaty, to wszyscy wiemy. Ale nie wiem, czy nie wszyscy pewnie sobie zdajemy sprawę, że po raz pierwszy w zmiany w oświacie, w budowanie nowego systemu oświaty zaangażowały się najważniejsze osoby z życia publicznego państwa. Bo to nie jest w tej chwili tylko sprawa pani minister Anny Zalewskiej, ale to jest również na przykładzie szkolnictwa zawodowego, zaangażowanie resortów gospodarczych, zaangażowanie wicepremiera Morawieckiego, zaangażowanie pracodawców. To jeśli chodzi o kształcenie i dokształcanie nauczycieli, w tej chwili bardzo aktywnie włącza się w to resort nauki i szkolnictwa wyższego z panem premierem Jarosławem Gowinem na czele. Także zaczynamy nowy etap w polskiej oświacie. Myślę, że te słowa, które kiedyś napisał Andrzej Frycz-Modrzewski, a potem je w akcie założycielskim Akademii Zamojskiej powtórzył hetman Jan Zamojski, takie będą Rzeczpospolitej, jak i młodzieży chowanie, te słowa dzisiaj są wyjątkowo aktualne. Zdajemy sobie sprawę, że przyszłość kraju, który w tej chwili wchodzi też w taki bardzo dynamiczny etap, zależy od tego, jak my, jak Państwo wykształcicie nasze dzieci, jak te nasze dzieci będą wykształcone. Chciałbym jednocześnie podkreślić jeszcze na zakończenie, że bardzo aktywnie też i bardzo interesuje się sprawami oświaty pan prezydent Andrzej Duda. Wielokrotnie dyskutowaliśmy na Narodowej Radzie Oświaty, na Narodowej Radzie Rozwoju różnego rodzaju sprawy związane z problematyką oświatową, niedawniej nawet jak w zeszłym tygodniu. I to też pokazuje, jak wielką rolę władze państwowe przywiązują do oświaty. I na zakończenie, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, ponieważ pan prezydent też tak trochę zaczął od takiego opowiadania, to ja się chciałbym podzielić z Państwem taką refleksją, że ja zdaję sobie sprawę, że oświata ostrołęcka jest wybitna, ale ja bywam na wielu uroczystościach i jeszcze jest jeden element wybitności państwa oświaty. Otóż ja nigdy na sali nie widziałem tyle uśmiechniętych, pięknych pań. Serdecznie gratuluję.